stworzyłem piłkarza popkultury jakiejś. To co, ja mam się bronić tego, że ja po meczu idę na imprezę, czy dobrze się lubię też pobawić? Grono kibiców jest takich, że właśnie idzie sobie w sobotę, oprócz tego, że gdzieś tam ma jak liga grają, to też sobie palą imprezę, wracają, też mają kacę i tak dalej. I mówią, ten Peszko to normalny chłop. Lewy strzela 2 bramki, ja mu asystuję, ja 2 bramki. To partnerstwo boiskowe zaczyna się zacierać i dzięki temu to partnerstwo poza boiskiem. Nie do końca Robert też mógł być na maksa luźny, ale i tak Kałorecki był bardzo udany. Dziś z roku na rok się wydawało, że kiedy osiągnie ten maksimum, jak widać, że można odejść do Bayernu, być rekordzistą na wielu frontach, przejść znowu dalej, dalej jeszcze być lepszym, to jest niewiarygodne. ...44 występy w reprezentacji Polski, 2 wielkie turnieje na koncie. Z moim i waszym gościem będzie dzisiaj Sławomir Peszko, były piłkarz reprezentacji Polski. Cześć Sławek. Witam serdecznie, dobry Sławek, wieczór. Powodem naszego spotkania jest książka, ta, którą napisaliście, ta oto książka. Powiedz mi, skąd pomysł na książkę po pierwsze, a po drugie, jak długo się w ogóle zastanawiałeś nad tym, czy to warto napisać, czy nie? Kawał historii, autor Sebastian Staszewski, chyba od 3 lat. Przypominał mi co jakiś czas o tej książce. Chodź, napiszemy książkę, spiszemy twoją historię. Ja się tak zastanawiam, Seba, ale ja tego nie potrzebuję i z drugiej strony, co ty chcesz opisać, to moje wszystkie perturbacje pozaboiskowe? Ludzie znowu to przypominać? A on mówi, nie, opiszemy twoją historię piłkarską. Zobacz, w jakich klubach grałeś. Zobacz, kogo w życiu spotkałeś. Relacje z Lewym, z Poldim, Bundesliga, Championship. 2 wielkie turnieje, reprezentacja na Wałki. Mówi, to napiszemy, a to wszystko w koło. Będziesz chciał, napiszesz, nie będziesz chciał. Mówi, nie, jak mam coś, mówię, napisać, to albo piszemy szczerze o wszystkim, a nie, że coś będziemy omijać albo koloryzować. No tak. I tak się zastanawiałem, mówię, kurde, w końcu mówię, coś po sobie zostawię. Kończę już Wieczystej, raczej to jest mój ostatni, raczej, na pewno jest to mój ostatni klub piłkarski. Nic mi już nie przeszkadza, postawię to dzieciom na półce, zawsze już do końca życia zostanie, a pamięć, co pokazała ta książka, bo pisaliśmy ją 5 miesięcy i trochę się śpieszyliśmy, żeby przed mundialem była. Ponad 100 godzin nagranych. To męczące też. Męczące, długie sesje, 6 godziny, to pamięć umykała pewnych rzeczy. Dopiero Seba po sprawdzeniu, wydzwonieniu wszystkich tych osób, którzy tam gdzieś się wypowiedzieli, tak. No to weryfikowaliśmy, czy naprawdę tak było. No tak. Powiedz mi, bo wiadomo, że są i pochlebne opinie, ale też opinie takie, że kurczę, nawet Peszko napisał książkę. Ciebie to wkurza, denerwuje? Nie. Ja spisałem, to jest moja opowieść, moja historia. Ja to przeżyłem. Ja tam nic nie oszukuję. Tak było, jak wsiadłem w wieku 15 roku życia z tego pociągu, który jechał chyba 10 godzin z Krosna do Warszawy. Wysiadłem sam na Centralnym z torbą, rodzice zapłakani i ja wtedy wyjechałem w wielką piłkę. Ja trenowałem 2 razy w tygodniu do tej pory, do 15 roku życia. Obecnie w piłce to jest niemożliwe. To jest nierealne zrobić żadnej kariery. Dopiero wtedy, krok po kroku, moja kariera zaczęła kwitnąć. Wisła Płock, transfer do Lecha, Bundesliga. Zaczęła się reprezentacja, zaczęło się, wiadomo, pozaboiskowe też dodatki, które mnie też ciągnęły i przyciągały. Problemy jak magnes, ale to wszystko było częścią historii, którą spisałem tutaj. Ale to jest trochę tak, myślę sobie, zachowując proporcje oczywiście w waszych karierach, podobnie jak z Lewym, no bo Lewy też teoretycznie nie powinien zrobić takiej wielkiej kariery, zaczynając w tak trudnej sytuacji, biegając po klepisku tak naprawdę w Warszawie, prawda? U ciebie była też trudna sytuacja. Tak, jednak może lepsi doradcy, lepszy też klub, który wybrał bundesligowy, bardzo ofensywnie grający i to mu też pasowało. Ja jednak w klubie, w którym walka o utrzymanie, o każdy punkt, remis na wyjeździe to super, więc mało akcji ofensywnych, ciężko było coś zrobić. Natomiast on wystrzelił gigantycznie, to jest nie do opisania. Pokazuje te relacje, ile my czasu spędziliśmy też i te partnerstwo boiskowe, ale pozaboiskowe. Natomiast ja nie chciałem się na kim wzorować, ja miałem swoją drogę. Naturalność. Dobry odbiór do kibiców. Wiadomo, był hejt, ale hejt gdzie był? W internecie. W przeciągu mojej 20-letniej kariery ja nie spotkałem na ulicy, żeby ktoś mi ubliżał. W internecie, owszem, pewnie, tak. W internecie, mówię, że to jest tylko internetowy hejt. A tak to głównie było Panie Sławku, autograf, Panie Sławku, zdjęcie. Panie Sławku, jest szansa na jakieś wspólnie porozmawiać. Ja się z tym głównie spotykałem. Co budowało właśnie relacje między mną a kibicą, bo trzeba powiedzieć, w każdym klubie, gdzie ja byłem,
i dostawałem pieniądze do klubu, to już poświęcałem się do maksa. Nie brałem pod uwagę, że podpisałem w Lechii, że jadę na Lecha, o, to muszę spokojnie przypodobać się to kibicom. Tak. Nie, nie, ja tam dostałem 2 czerwone kartki. Mhm. A powiedz mi, czego żałujesz w czasie swojej kariery? Euro, tego 12. Zaprzepaszczonego euro. No, tej afery taksówkowej też jest bardzo głęboko opisane, trochę emocjonalnie, jak przeżywała rodzina, bo to nie była aferka taka, że ktoś tylko napisał na Twitterze, podało go. Nie, to parę była bomba. Osób. To była bomba, gdzie przerywane zostały programy, przez 3 dni zostało to mielone, trener Smuda przyjechał do Niemiec, Bild mnie tam miażdżył, że tu zdjęcia celi, tu Peszko zmarnował karierę, ja byłem bliski przedłużenia topowego kontraktu, okazało się nie wiadomo czego przedłużej. Także to jest błąd, który no, dużo zaważył na tym, że później potoczyło się parę różnych historii. No, na szczęście starałem się później jakoś to obrócić na swoją korzyść. A pamiętasz pierwszą reakcję Smudy, pierwszą rozmowę ze Smudą po tej całej aferze? Pierwszą tak, mówi, że nie mamy w kadrze. Ja jej mówię, że niech trener przyjedzie, wyjaśni, spotkamy się, porozmawiamy i ten... Tak się stało, że przyjechał, ale na posterunek i tam... Tam wyjaśniał nie ze mną i ja wtedy powiedziałem, ja trener powiedziałem, że w tamtym czasie bym mu ręki nie podał i on tym dobrze wie. Zresztą on w książce opisuje, że teraz by zrobił to samo, też by mnie wyrzucił. A potem mieliście jakiś kontakt? Teraz 9 lat nie. 9 lat nie i teraz byłeś jego, wciąż jesteś jego, już nie, bo powiedział tak, nie, został zwolniony, ale byłeś jego ale piłkarzem. Przed jego zatrudnieniem spotkaliśmy się 3 miesiące wcześniej i tam już takie pierwsze przełamanie było. I dało się normalnie porozmawiać po tak, tym czasie? Tak, ja mu podałem rękę. Rany, co? To raz, a dwa, wśród grona ludzi znanych w Krakowie wszedłem na loże, jeszcze w ciuchach, w korkach, w butach. I mówię, czy to jest ten Franc, który wypierdolił mnie z kadry, czy to jest Franciszek Smuda? A on tak trochę zmieszany stanął, bo bardzo dużo ludzi, cisza. Tak. On, Szpaczek, ty się nic nie zmieniłeś, jaki miałeś ten charakter, taki dalej masz. I rękę sobie podaliśmy. Po latach to były przemiany, a później za 3 miesiące moim trenerem był. No, kapitan, miałem mocną pozycję u niego i traktował mnie znowu jak syna. Na Euro mogłeś być? Podstawowym graczem. Na pewno byś był, tak, podstawowym graczem. No, wiele meczów przed grałem w pierwszym składzie. Rywalizacja z Grosikiem, który nie był ulubieńcem Smudy, no albo z Maćkiem Rybusem, który zagrał słabo. No tak. To Euro. W zasadzie grał tylko 45 minut, zagrał i już się nie podniósł z ławki. Kolonia kolonią, ale na pewno przez lata przygnęła do ciebie łatka człowieka, który nie wylewa za kołnierz. To zdecydowanie. Mam takie wrażenie, że na początku jakby ciebie to denerwowało, a potem przyjąłeś to z całym inwentarzem, ze wszystkim jakby i zacząłeś sam z tego żartować. Nie chciałem, może nie żartować, ale też nie walczyłem też z tymi, co miałem. Tak sobie mówię, może to już 2 osoby do sądu, coś podam, zrobię taką nagonkę, że później się ludzie będą bać. No mówię, po co mi to? Przecież to się wydarzyło. No co, ja mam się bronić tego, że ja po meczu idę na imprezę, czy dobrze się lubię też pobawić? No tak robiłem i nie przeszkadzało mi w tym, żeby w poniedziałek na maksa odkupić swoje winy po sobocie, po imprezie wypocić, zapierdzielać i w ślizgi na boisku sztucznym w czwartej lidze robić, więc ja 100% na boisku i poza nim. A powiedz mi, pojawiło się w czasie twojego i kariery i też życia momenty, w których ty korzystałeś tak naprawdę na tym całym otoczeniu niby alkoholowym wokół ciebie. Ktoś powiedział, że stworzyłem piłkarza popkultury jakiejś. Tak, były alkomaty przecież, była wódka Peszko, także... Wódka Peszko jest. Jest, dalej. Zacząłeś z tego korzystać przecież. Zacząłem korzystać, ale nie na jakąś światową potęgę, no. Jednak... Nie chciałem z tym walczyć, chciałem pokazać się kibicom, bo ja odnoszę wrażenie, że grono kibiców jest takich, że właśnie idzie sobie w sobotę, oprócz tego, że gdzieś taka mała liga grają, to też sobie palą imprezę, wracają, też mają kacę i tak dalej. I mówią, ten Peszko to normalny chłop, może nie udaje jakiegoś gwiazdora i tak dalej, tylko później sobie myślałem, no jednak czasami mi też nie wypada ta relacja zbyt z kibicem, żeby aż tak bliska była, że ktoś mi... Nieznajomy podchodzi na ten i polewał Peszki, co słychać, wypijemy coś, dawaj zrobimy zdjęcie. No. A zdarzało się często, że ludzie chcieli ci polewać? Kilkakrotnie tak. Tak? Znaczy na imprezach, na każdej. No tak. A powiedz mi, alkohol jest twoim zdaniem dużym problemem w piłce nożnej, polskiej? Światowej. Światowej? A polskiej, a światowej? W Niemczech też był, w Anglii. W Anglii też... Bez mocno się działo. Chociażby we Włoszech piłkarze po meczu pewnie sobie piją winko, no to jest oczywiste. Mają też umiera w Polsce. Natomiast umiaru nie ma w Polsce często. No z niczym nie ma umiaru. Jak coś można, no to do maksa. Natomiast to było w czasach, jak grał Boniek, tylko jak grał później Heito, Engel,
kadra na walki, to będzie przy każdej kadrze. To się nie zmieni nigdy. Mhm. Powiedz mi, już chciałem przejść do twojej piłkarskiej kariery. Jakiego kroku piłkarskiego najbardziej żałujesz, który podjąłeś? Piłkarskiego? Tak. Że nie poszedłem do Wolfsburga wtedy. Mhm. Z Kolonii? Nie. Z Lecha Poznań. Z Lecha Poznań, aha. 5-letni kontrakt, gdzie oni naprawdę mieli ekipę Dzeko, Diego, Grafit, no walczyli, chyba byli po Lidze Mistrzów i także tego, że nie udało mi się podpisać kontraktu w Turcji, gdzie już w zasadzie byłem dogadany i tam z drugiej strony już nie chodziło o sport, ale o warunki finansowe, no olbrzymie, że coś, te pomyślenia teraz nawet. Bo ty nie zrobiłeś takiej kariery, jaką byś chciał zrobić, jaką pewnie mogłeś zrobić. No. Tak zrobiłem dużo, jak na swoim życiu, natomiast pewnie mógłbym więcej, mógłbym też mniej, też w swoim życiu niestety dużo kontuzji, które wykluczyłem, jak liczyłem, gdzieś to chyba 5 lat z tych 17. Dobra, mówimy teraz o negatywach, ale o pozytywach też powiedzmy. Taki więcej. Właśnie, najprzyjemniejszy moment. No mistrzostwo, puchar, Euro 2016. Wyjazdy na 2016, to funkcjonowanie w drużynie na Wałki La Bulle. Mistrzostwa świata, udział i zagranie z Japonią. Awans z FC Köln do Bundesligi po spadku. Epizod Championship, gdzie poznałem inną piłkę, nie europejską, tylko na innych zasadach. Tam piłkarz robi w zasadzie no, co chce, dopóki nie jest desany. Wtedy klub już zaczyna się interweniować, ale tak to masz luźną rękę. Dla nich się liczy mecz i sobota. Zaczęliśmy mówić o Lewym. Jak ta relacja się zaczęła? Ten sam czas akurat walczyliśmy o Króla Strzelców drugiej ligi. Lech ściąga pierwszego strzelca i drugiego, ja z Płocka, on ze Znicza. I gdzieś z racji tego, że w tym samym czasie dwaj nowi, połączono nas do pokoju. Ale już w sparingach przed tych zaczynam. Lewy strzela dwie bramki, ja mu asystuję, ja dwie bramki. To partnerstwo boiskowe zaczyna się zacierać i dzięki temu to partnerstwo poza boiskiem. Jest mocne, bo gdyby nie pewnie nie to, że przez boisko sobie nie podajemy i źle nam idzie, no nie bylibyśmy też kolegami poza boiskiem, więc to jest ten początek. Zostaliście kumplami, między po drodze był Kawalerski, który też opisujecie z Sebastianem w tej książce. Jak ten Kawalerski wspominasz? Dużo tam się szampana lało? Tak, lało się. Byli sobie oprócz piłkarzy, byli też przyjaciele Robego. Zwykli jego kumple ze siedla i ze szkoły, więc no, oni sobie dużo pozwalali. Mm-hmm. Na tyle, ile trzeba było uwagać, bo paparazzi było wszędzie, więc... No właśnie, to potrafienie było? Z Polski i zagranicznie. No dużo, bo jednak nie do końca Robert też mógł być na maksa luźny. Ale i tak Kawalerski był bardzo udany i takie z jajem. Powiedz mi, jak ty wspominasz, jak ty patrzyłeś, jak ten piłkarz z roku na rok, z miesiąca na miesiąc staje się coraz lepszy, staje się światową gwiazdą. Który był taki moment kluczowy w jego karierze? To było przejście z Lecha do Dortmundu, że akurat ten Dortmund wybrał? Zdecydowanie. Tak? Zdecydowanie. On przecież był wcześniej oglądać Genuę i nie zdecydował się pewnie, gdy poszedł do Genui. Nie zdecydował się tylko dlatego, że zobaczył warunki, jakie tam panują i baza treningowa słaba. Poszedł do klubu, który się akurat w idealnym momencie rozwijał. Klub. Dodatkowo Polacy, super trener, atmosfera. No. Też nie grał na początku, grał przecież Barrios, ale z racji tego, że gdzieś tam wypadł Barrios, on zaczął strzelać bramki, no ewoluował fantastycznie. Dziś z roku na rok się wydawało, że kiedy osiągnie ten maksimum, jak widać, że można odejść do Bayernu, być rekordzistą na wielu frontach, przejść znowu dalej, dalej jeszcze być lepszym, to jest niewiarygodne. Dużo wcześniej przed tym całym szumem barcelonowym wiedziałeś o tym, że coś tą Barceloną będzie, że on tam pójdzie? W marcu widziałeś. No. Jedni wiedzą szybciej. Inni wiedzą szybciej. Natomiast... Ale no, gdybym pewnie powiedział to w marcu, to bym stracił takie... Takie kumpla. Kumpla. A powiedz mi, no bo Robert Lewandowski to się nie ma co ukrywać. Przez wiele lat marzył o Realu Madryt. Do tego Realu nie trafił. Czy w rozmowach z nim udało się odczuć, że... Czego to troszkę boli, że tam nie trafi? Nie. Minęło, on to przełknął, wiedział, że to nie wypaliło w danym momencie i to się ucięło i koniec. Mhm. No, zafiksowany był, jak się pojawił już pierwszy raz temat Barcelony. Tak? To już działania menadżera, o których mi później
opowiadał, jak to jest pracy przy takim transferze, no to ja nie wierzyłem. Wyżyny są. A powiedz mi, teraz jak z nim rozmawiasz, jak go widzisz, ja mam takie wrażenie, że on... go nie widziałem, dopiero jadę jutro na mecz, więc no tak. To pytanie już Cię uprzedzam, gdzie nie miałem miejscu, bo jedynie rozmawiałem to ale jak, po meczach, ale gratulacje. Ale też jak patrzysz na niego na boisko, ja mam wrażenie, że on odżył, że stał się takim piłkarzem zupełnie innym niż był Bayernie Monachium. Jeszcze lepszym. No jeszcze lepszym. Też takim czasami przywódcą na boisku i pokazuje, jak oglądam teraz mecze, w których sektory pokazuje, zbiegajcie, żeby przestrzeni... Nowy piłkarz przez pole. No właśnie, nowy piłkarz. Fajne to zdjęcie na gali piłki nożnej. Boże, piłki nożnej. Na wali złotej piłki, jak z tymi dwoma młodymi piłkarzami te zdjęcie, jak ojciec z synem, ale no chyba skoczyć do tak wielkiego klubu i być od razu liderem i sprostać tym oczekiwaniom, to jest tylko Robert. Na koniec chciałem zapytać o Ciebie osobiście. Co dalej? Bo bliżej niż dalej do końca dalej jest... kariery, kontuzowany byłeś ostatnio, jesteś tak, cały czas. Tak, ale dalej jest wiele dróg fajnych. No, kończę kurs trenerski z fajną grupą A plus B, więc kolejny zawód, który zdobędę, to jest trener. Nie wiem, czy się... Widzisz się w tym? Tak? No, pewnie wielu, tak jak i Ty i wielu innych tu na sali, mówi, że jak Peśko trenerem, ten nieokrzesany i chaotyczny. Tak czy... Ale to może jest w tym, wiesz, metoda, tej osobowości, może jest coś, co będzie pasować wyszeli, ale... Przywiązanie do klubu wieczystej teraz mam tak głębokie, że prawdopodobnie zostanę tam na dłużej. Jak widzisz występ Polaków na mundialu w Katarze? Skończyłem na czwartym meczu z Francją. Czy wyjdziemy z grupy? No nie, a są cztery w grupie? No nie, trzy no, w grupie, wyjdziemy z grupy i z Francją. Na czwartym z Francją skończymy. To myślę będzie dobrym prognostykiem pod eliminację, które zaczną się już w marcu. No kluczowy ten pierwszy mecz, który ostatnio nam nie szedł. I Słowacja, i Senegal. Ale jest lepszy terminarz, bo nawet przy remisie pierwszym meczu można po cztery punkty mieć po dwóch meczach. Bo gdyby drugi mecz był Argentynem, to zupełnie inna sytuacja. I znów mamy wrażenie, że wszystko zależy od lewego. A przynajmniej bardzo dużo. No, jak przez ostatnie 10 lat. No tak, no tak. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jeżeli podobał Wam się wywiad ze Sławomirem Peszko, a także jeżeli podoba Wam się nowa oprawa nowej futbologii, koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał Super Express Sport na YouTubie, zaznaczcie dzwoneczek, bądźcie z nami również podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Katar Express, ten nowy program, będzie Wam pomagał przybliżyć sobie to, co dzieje się na mundialu. Ja już z mundialu, z Kataru będę dla Was nadawał do futbologii, do Katar Express. Przemek Ofiara, dziękuję bardzo.